Krzysztof, ty z apelem teraz, tak? Tak, dzień dobry Państwu. Drugi raz, cześć Jarek. Cześć Krzysztof. Dzisiaj był, miałeś... Dzisiaj była policja u mnie. No. Z trójki byli, ale pokazało dla mnie zdjęcie nawet tego człowieka, Pawła. On w Legionowie mieszka, Legionowca jest koło Warszawy. Mhm. I powiem, Pawle, miałeś do mnie przyjechać. Nie rób policję, jesz w konia, bo i tak znajdą. Czyli poszukują go, tak? Tak. Rodzice się martwią? O, to zatrzymamy. Kontynuujemy. W sprawie to jest... Pawła. Z Legionowa. Borodo. Z Legionowa. Wybrał się do ciebie i do ciebie nie dotarł. Nie dotarł. Nie wiem, gdzie jest. I poszukują go rodzice, tak? Mama zgłosiła jego, bo on wyszedł z domu i nie powrócił. Mhm. Szanowni Państwo, widziałem jego zdjęcie. Jeszcze raz pojadę na trójkę. Nie pokazuj tutaj tego, bo na tam nazwisko, po co? Poproszę, aby, wiesz, zrobili ksero zdjęcia i powiedziałem dla policji, że nie ma jego u mnie. Chcieli rewidować dom. Ale to wczoraj byli w tej sprawie też przecież. Dzisiaj. I wczoraj byli. Tak. No przy mnie wczoraj byli. No. No. I dzisiaj byli też, tak? I powiem tobie, wam, że mamo ukochana Pawła, mój telefon jest na kanale, albo do Jarka zadzwoń i wiesz, dwóch, jeżeli on się nie znajdzie się, nie wróci do domu. Ciężko mówić, dlatego że tak jak człowiek i tak dalej. No nie mówmy o mordercach tutaj. Nie, ja moje proste głosy. Wiesz, ale to może taki przypadek, może gdzieś z kolegami, może gdzieś pojechał, gdzieś się nad jeziorem bawią. Tak może ale być. Ale on miał przyjechać do mnie. No miał przyjechać. Nie, przy mnie żadnej takiej osoby nie było. I przy mnie. Do ciebie nikt nie wchodzi, jak nie ma mnie, no. Bramka zamknięta, policja nawet nie wejdzie i tak dalej. Muszę kupić dzwonek, ale jak kupię dzwonek, zaraz... To będę ci dzwonić. Nie, dzwonić to dzwonić, ale wiesz, ci powiem, skradnę zaraz. No to swoją drogą. Bo już byli dzwonki. Ale żyć ci nie dadzą, będą na stopu dzwonić, Krzysiek. Tak, no. Będą dzwonić i dzwonić. A co tam patrzysz na górę? Wiesz, co? Co tam patrzysz w górę? Nie, tak patrzę. Nie strasz mnie, kurwa. A co? Co tam? Wojtek. Wojtek? Wojtek stoi tam, no. No. Na zdjęciu jest. I powiem... Nie bój się, Wojtka dłużej leży spokojnie. A czego mam się Wojtka bać? I wiesz, powiem tobie, bo ja modlę się codziennie. I wiesz... Jarek... I szanowna pani... Od Pawła mama... Nie bój się, syn znajdzie się, na pewno. Znajdzie się, pomogę. Bo jestem taki człowiek, że zawsze dla ludzi takich potrzebujących pomagam. Na pewno syn gdzieś, jak Jarek powiedział, poszedł z kolegami na trynk. Może nie na trynk, może gdzieś po prostu. Jeszcze... Na zabawę poszedł. Na babę? Na zabawę. A myślałem, że na babę. A może i na babę? Może i na babę, no, ale może gdzieś nad jeziorem czy coś. No. Powiedział, że tu jedzie, to wiesz i... No cholera wie. No. Tutaj, nie było, tutaj nie było. I mówię szczerze, że nie było. Szanowna pani, pana syna, pani syna. U mnie na szkolnej 17 nie było. Nawet pod bramką nie było, bo u mnie, żeby ktoś stał pod bramką. Szanowna pani, to ja mam kamerę, dom okamerowany. Widziałby, wiesz. Ale wczoraj był tutaj, dwóch było policjantów, tak? Tak. Rozmawialiśmy. Dzisiaj podjeżdżało dwóch też policjantów mężczyzn. I ciebie, Pawle, poszukują. Weź, odezwij się do mamy. Może będziesz oglądał, właśnie. Tak. Nie, skoro, nie nerwuj mamy. Krzysiek, skoro do ciebie się wybierał, czyli ciebie ogląda.
Tak. Daj mu apel, żeby wracał do domu, odezwał się do rodziców. Do mamy. Odezwij się, Pawle, bo mama to jest najlepszy skarb w rękach. Mama to jest Matka Boska, powiem tobie, Pawle. I powiem tobie, nie denerwuj swojej mamy, rodziny nie denerwuj, tylko weź za telefon, zadzwoń, ja jestem tu i tu, zaraz wrócę do was, porozmawiamy szczerze, gdzie byłem i tak dalej. Nie rób takich dla rodziców, jak powiem niegrzecznie, jaj, wiesz, bo wiesz, nieładnie tak robić, jaja, wiesz, dla rodziców starszych osób, bo jeszcze raz mówię, mama to jest, i tata to jest skarb w rękach. W jakim wieku, Paweł? Nie, nie pisali. Ale wczoraj ci mówili, że 18 lat chyba, tak? Tak, Czy poniżej 18? Czy poniżej 18 lat? No. I Pawle, weź jeszcze raz cię proszę, z całego serca, bo jeżeli nie, to ja zgłoszę sam na policję, że ale policja sama wie, ale ja jeszcze napiszę pismo, żeby prędko znaleźli Pawła, bo mam twoje nazwisko, tylko nie chcę na kamerę, bo rodzę. Nie, nazwiska nie. I powiem, że nie było, ale chcę zgłosić, bo mama jego dzwoniła tu do Białegostoku. Twoja mama dzwoniła na komendę, na trójkę. No i policjanci przyjechali. Ja wpuściłem do domu, weszli na pokój główny, do łazienki, wszędzie. Na strych chodzili, nie zobaczyli, że pusto, nie ma. I zebrali się, pojechali policja. A co będą? No tak. Do chlebku sprawdzali, tam na strych chlebkowy sprawdzali, wiesz, w tym budynku gospodarczym sprawdzali, wiesz, gdzie. Ja klucze mam, to musiałem pokazywać, wiesz, i szopy chodzili. No dobrze, prawidłowo. No, i jeden do jednego mówi, nie ma. Ja mówię, ja nie kłamię, panowie, mówię, policjanci, ja nie kłamię. Wiemy, panie Konon, że pan jest uczciwy człowiek. Wiemy. I posprawdzali wszystko, do mieszkania wszystko i... No zabrali się, pojechali na komendę do przełożonego, do kierownika, bo po południu kierownik rządzi. A rano jest cała ekipa, jak nazwała ekipa policji, wiesz, i do komendanta musi raport zdać, że sprawdzaliśmy dom, mieszkanie Krzysztofa i nie ma tego człowieka. Tak. No, taka procedura. A dalej... będą szukać, bo to ich jest, policjantów. Także Paweł, wracaj do domu, odezwij się do rodziców. Tak. Nie rób scen. Nie rób scen, bo tak nie robić, to jest grzech śmiertelny dla rodziców. Ja nie robiłem takich figu-migu, wiesz, żeby wiesz, o, młodzi podchodzą, tak jakby 18 lat. A ja pod Zodiakiem spotkałem nawet. Widza twego, wiesz? I mówi do mnie, że przyjechał z kolegą, czy mógłby przyjść zdjęcie z tobą zrobić. Ja mówię, że nie, Krzysiek nie pozwoli. O, widzicie? O. No. O. One mają 18, 19 lat gdzieś. Zaraz będą nagrywać, zaraz będą prosić się wejść do domu, zobaczyć. Wiesz, tak. Dlaczego wy tak robicie? Dlaczego? Powiedzcie. A później rodzice wasi poszukują, na policję dzwonią, a później mówicie, o, kto dzwonił? Bo mama, tata nie powie, żeby dzwoniliśmy na ciebie, na policję, na tyle. O. Tak. O. 10-18 one mają lat taką. Nie. Także apelujemy do Pawła, tak? Tak. Weź, Pawle, wróć do swojej rodzinki. Jak chcesz przyjechać do mnie, przyjedź z rodziną, z tatą, mamą, z siostrami, jakąś, z bratem, z braćmi. O, wiesz, porozmawiamy na posesji i tak dalej. O. I to taki apel masz.
I taki apel do ciebie, Pawle. Może teraz i jesteś tutaj, bo ja nie znam twojego imienia. Widzę, że dwóch, trzech, około 18 lat. Ale ja na policję dzwonić nie będę. No gdzie? 500. Co? 500. Bo wy zaraz uciekniecie do samochodu, pojedziecie, a policja powie, to daj, ja mogę, Sławek może wysłać na policję zdjęcie, bo kamera ściągnęła was. Nie jedna, to druga kamera ściągnęła. I może Sławek wysłać na policję wasze wizerunki i tak dalej. Bo to tylko z kamery mach na internet i leci. Także jeszcze raz, apelujemy do Pawła. Paweł, i nie rób, Pawle, tak odezwij się do rodziców, do mamy, bo mama się martwi. Tak. Dziękuję. A mama to jest w ręku skarb. I tata, i bracia, i siostry, jak ty najmłodszy jesteś. Nie rób tego, Pawle. Ja i Jarek prosimy, bo to nie jest dobrze tak dla rodziny, że wychodzisz, a nie mówisz gdzie. Ja gdzieś wychodziłem, już miałem lata po 18, nie? To zawsze mówiłem, tatuś, mamusia, idę do swojej dziewczyny. Nie denerwujcie się. Siadam w samochód swój, bo miałem Fiata dużego i mówię, o, a jeden chodzi, też 18, na 18 lat wygląda, nie, Jarek? Tak, no. Młodzież. I wierzcie, że też mówiłem, że tak i tak będę u tej dziewczyny będę. Bo miałem jedną dziewczynę, to i tatoś wiedział, o której wrócę. Musiałem punktualnie być, przypuśćmy, na 21, to na 21, na 22. Albo mówię, tatoś, ja nie wrócę, będę po tym mordercu, po tym telefonem. Masz mój telefon. O, czekaj, ja pokażę, Krzysiek, ten. Dary od Dominika i od... Aha, pokaż. I od Marty, tak? No. No, tutaj o, proszę. Mleczka i cola. A kiełbasę sobie zjesz. I powiem tobie, Pawle, jeszcze raz, nie rób takich figlów, bo ja i Jarek, jak byliśmy w latach twoich, figlów nie robili. Normalnie, jak szliśmy do dziewczyn swoich, nie? Ja ich nie chodziłem, ja do kościoła chodziłem tylko. Ja też do kościoła chodziłem, ale można pójść po kościele do dziewczyny. Na piwko. Co? Na piwko. Ja na rozradę chodziłem. A przed kościołem nie można? Co? Przed kościołem? Nie można pić. Ale nie przed kościołem, tylko przed pójściem do kościoła. A nie można. Nie? Po kościele? Po kościele. A przed kościołem i po kościele. A! O. Też nie można. A tam nie można. Nie żartujemy. Dobra, to dziękuję za apel. Dziękuję bardzo. Apel poszedł. I Pawle, wróć, proszę, ja i Jarek. Bo jeżeli nie, to klapsa dostaniesz. Do widzenia. Do widzenia.